Wszystko wskazuje na to, że prezydent Andrzej Duda zawetuje ustawę o języku śląskim uchwaloną przez Sejm. Według prezydenta są to po prostu dialekty o charakterze najczęściej lokalnym. I kiedy on rozmawia z ekspertami, na Górnym Śląsku artyści, radni, a także prezydenci śląskich i zagłębiowskich miast apelują do głowy państwa. Dla wielu to nie tylko walka o uznanie języka śląskiego za regionalny, to także walka o śląską tradycję i kulturę. Karolina Komada. Najpierw ponad 130 osób związanych ze światem kultury, nauki oraz mediów podpisało apel do prezydenta. Teraz każdy może zrobić to samo, wystarczy wysłać pocztówkę. Szmaterlok, flidry, batki, zicherka, modry, jak mój Ancuk i tak dalej, pokazując piękno tego języka, jednocześnie pokazując, że to nie są słowa, które zniszczą język polski, tylko to są słowa, które wzbogacą przestrzeń publiczną Polski. I oczywiście przygotowaliśmy taki apel: panie prezydencie, proszę podpisać ustawę o języku śląskim. Bo prezydent Andrzej Duda oficjalnie jeszcze nie zdecydował, choć jasno komunikuje, jaką rozważa decyzję. Rozmawiam na ten temat także z ekspertami. Proszę pamiętać, że większość ekspertów jest jednoznacznego zdania, mówią o naukowcach, że na Śląsku jest bardzo wiele dialektów, w których mówią ludzie w poszczególnych miejscowościach. Są to po prostu dialekty o charakterze najczęściej lokalnym. Dyskusje w Warszawie i dyskusje w całym regionie. Prezydenci miast Rudy Śląskiej, Sosnowca, Rybnika, Mysłowic, Świętochłowic, Wodzisławia Śląskiego i Katowic podpisali list skierowany do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym apelują o uznanie języka śląskiego językiem regionalnym. To nie jest tak, że jeżeli uznamy język śląski, to będzie super obowiązek we wszystkich urzędach rozmawiać po śląsku itd. My musimy mieć tą zdolność możliwości rozmowy z kimś, kto będzie chciał rozmawiać w języku śląskim. Niezależne uchwały z apelem do prezydenta przyjęły rady miejskie w Katowicach oraz Rudzie Śląskiej. Samorządowcy i parlamentarzyści przypominają, że ustawa niesie ze sobą konkretne środki na rozszerzanie kultury języka śląskiego. Zawsze jest problem właśnie z takim lansowaniem, pokazywaniem choćby zespołów, które grają, śpiewają w języku śląskim. I tu mówię od folku po heavy metal po śląsku, przecież takie zespoły mamy na Śląsku, więc to są takie konkretne fundusze i pieniądze także dla właśnie instytucji kultury, dla mediów i tego się tak szczerze mówiąc po prostu domagamy. Według językoznawców uznanie języka śląskiego za język regionalny to tak naprawdę wpisanie go do kategorii prawno-politycznej, dzięki której śląski będzie nauczany w szkołach, a miasta będą mieć podwójne tablice. Natomiast jako taki, z perspektywy językoznawczej, język śląski istnieje. Ludzie nim mówią, ludzie nim piszą, jest skodyfikowany, ma ustalone zasady pisowni i gramatyki. Nauczanie języka śląskiego mogłoby być możliwe od 2026 roku, choć już trwają prace nad przygotowaniem podstawy programowej, podręczników i nauczycieli, którzy będą mieli wsparcie z Kuratorium Oświaty. Wspomaganie, wsparcie pracowników Kuratorium Oświaty przy prowadzeniu każdej nowości, tak jak każdego przedmiotu, które do szkół się wprowadza. Wsparcie w szkoleniach, wsparcie w organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, którzy ewentualnie tego przedmiotu będą uczyć, dla oczywiście uczniów, którzy wykażą taką wolę. Determinacja jest duża, ale czy wystarczy, by prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę? Tego pewnie dowiemy się najpóźniej za kilka tygodni.